Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Jak widzimy, ostatniego prawdopodobnie piłkarza wymiany fut z kwietnia i właśnie to jest najważniejsze, że to jest kwiecień. I się pytaliście mnie w komentarzach, czy ja zostawiam sobie tych zawodników i będę wymieniał na paczkę Ultimate. Nie będę wymieniał tego na paczkę Ultimate, ponieważ mi brakuje jednego zawodnika i myślę, że sporej części z was też. Wszyscy zawodnicy, którzy byli dostępni, nie tylko żeby nie trzeba było grać turnieju eliminacyjnego, tych zawodników było właśnie 9, a żeby sobie zrobić paczkę, trzeba po prostu tych zawodników 10. Ja tych zawodników sobie zaryzykuję i zostawię sobie na maj, ponieważ mam nadzieję, że ci zawodnicy po prostu przejdą na maj, będzie można ich użyć w tych wymianie fut za maj, prawda? Bo to jest SBC, jak widzicie, wymiana fut z kwietnia za złotą paczkę premium, więc mam nadzieję, że będzie coś takiego również w maju. Jak nie, to po prostu nie stracę nic tak naprawdę, bo paczka za 45 tysięcy nie jest jakoś, nie wiem, niesamowicie dobra. Wolę sobie po prostu zaryzykować i sobie wymienić tą paczkę po prostu, jak będą tocy z Premier League, na przykład na paczkę za 125 tysięcy, jeżeli taka będzie. Także dobra, przechodzimy od razu do piłkarza wymiany fut, to SBC, jak widzicie, tylko dwóch zawodników z MLS, to ogólna ocena 76, także po prostu sobie dałem cały skład praktycznie z ligi włoskiej i po lewej stronie dałem sobie po prostu zawodników z MLS-u i okej, zawodnicy, jeszcze mamy za to paczkę za 7,5 tysiąca bodajże, także też lepsze to niż nic, prawda? Okej, odbieramy tą paczkę i kartę Dempseya, wymiana fut. Dobra, do klubu wysyłamy tych piłkarzy, a bodajże teraz 7, jeszcze dwóch mam do odblokowania w zadaniach tygodniowych. Jak widzicie, tutaj już mam to gotowe i tutaj mi brakuje jeszcze 4 meczy do zagrania. Tak mi się po prostu nie chce grać w tą, tak ciężko, że mam nadzieję, myślę, że wam też niektórym już się po prostu nie chce tego grać i jest to po prostu ciężkie. Ale okej, dobra, i otwieramy tą paczkę za 7,5 tysiąca. Tutaj dwie paczki zostają sobie na piątek, żeby sobie otworzyć, jak wyjdzie z SBC, jak mi pewnie powiedział, o 19 razem z tocami. Okej, bez ekranów oczywiście. I okej, także to było tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.